Turbo Kozak. Może być niebezpiecznie. Świr i szamo, jeden na jeden. Boże, karetka jest. Kurde, jeszcze się nie zdziałem. Tak, bez rozgrzewki. Wszyscy robią bez rozgrzewki? No, dawaj, Świrek, chodź! I kręcimy drugą. Po co ja tak daleko? No, idź tam, idź na legi, idź, z legi biegnij. Zanim ja dobiegam, to już jestem zmęczony. Masz. A kiwaj, ta, co ty strzelasz, ty? To mam kiwać czy strzelać? Boże, bez rozgrzewki plus 30. Teraz w ciemno. Dobra. Ale nie ruszasz piłki? A nie przestawiasz piłki? Jedziesz. Nie, no przestawiłeś piłkę. Stoi, zmachnęłeś obok, Świrek. Szamo! Tak! No ty tu jesteś gdzieś. Jesteś? To ja od razu strzelam. Jest? To jest to? Jesteś? Jest! Kurde, coś jest nie tak. Jaki rzecz na siłę? Jeszcze się zastanawiam. Łap to! Raz! Sorry, Piotr, powinien złapać. Moja wina. Teraz, Szamo, zobaczysz, spada jak Cristiano. A, Cristiano! Jesteś gotowy? Spokojnie, w twoim wieku to się docenia, że chodzisz w ogóle. Tam lepiej stój w bramce, bo się zdziwisz. Aj, się to. Ja się zdziwiłem. Ja nie chodzę. Wstrzymuję program. Kaczki zabite. Musisz wejść po to. To wejdę. Przez płot jak Wałęsa. Już dawaj, tam lechu. Jest otwarty ten. Tak, dobra. Kurde, zawsze marzyłem, żeby się wykąpać w tym jeziorku, nie? Hurgada! Świrek, hurgada! Dawaj, Piotruś, dawaj! Kręć się, Piotrusia, zobaczcie! Szamo, a kocyk wziąłeś? I weszko też mam, spokojnie. Wymiutnie. Zastanawiam się, czy na weekend sobie tu pikniku nie zrobić. Fajna woda! Panowie, pierwszy do słupka krótkiego. Pan kamerzysta, piłka dochodząca. Do wody nie trafi chyba, za różnego. O Jezus Maria. O Jezus. Już wiecie, dlaczego on nie gra w piłkę, nie? Brawo, Świrek. Ale po tej wodzie taki trochę żywszy, nie? Po co nam wszedł, jak on się kąpał? Jest. Dobra, zaczynamy. Koncentracja. Świrunio. Raz. O kurde, jak to możliwe? Możliwe. Czy zawsze trafiałem? Nie. Ale bramka ładna. Bramka ładna. Za bramki nie płacę. Za powszeczkę. Jest. Brawo, Peter. No właśnie chcę spróbować. A czemu lewą? A jak ja mam prawą, jak ja lewonożny jestem? Tak? No prawa jest do tramwaju, tylko jak wchodzę. No nie wiedziałem. Widziałeś? Dużo rzeczy o mnie nie wiesz. Za daleko. Dobra. A może się to, co Szamo zrobił, to się może liczyć? Musisz to pokazać. Bez rozrzewki, bez jeziora. Na czczo. Na czczo, nie. Od śniadania nie. Jej płateczki były grane i kawusia była grana. Brawo, Świrek. Jest. Widzisz?
A ci mówię, ja mogę tam 10 trafić pod rząd. Ja trafię wszystkie 3, tylko nie wiem, kiedy mogę zacząć. Ale Piotruś, ty jesteś różary. No widzisz? Widzisz? Brawo. No i mówiłem ci. I od poprzeczki, patrz. Dobre. Ja to zrobiłem kiedyś. Ekstra. Tyle, nie? Ale od poprzeczki. Prawie, nie? Ale dobrze widzisz. Jest moc. Zrobiłem tak kiedyś, kurde, korona. Teraz co? Kraków i nie uznali mi tak przepięknej bramki. Ci sędziowie. I potem zamykają tych sędziów. Głową? Nie, mogę. Dobrze. Ja nie potrafię żonglować. Ale jedno było za nisko. To umiejętności po prostu wrodzone. Talent poparty pracą. No, powinni zawodnicy ekstraklasy chyba wszystko wygrywać z 40-letnimi dziadkami. Przepraszam, 37. 37. Ale ja mówię, brzuch wciągnięty. Przed chwilą na plaży byłem tutaj pięknej ku Agricoli. Także... Sos na piwko. No właśnie. Dziękuję. Trzymaj się. Zobaczymy. Jak słodko zostać chwilę, bo przez chwilę, bo przez chwilę. I co to oznacza, że turbo kozakiem sezonu zostaje Piotr Świerczewski, bo on jako ostatni brał udział w naszej zabawie. Za chwilę zobaczymy klasyfikację. Tomek, drugie miejsce. Też nie jest najgorzej. Prawdopodobnie od dołu, wręczenie... Patrzymy od dołu. Wręczenie statuetki nastąpi podczas Multiligi. Zdaje się, że na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej mamy zapewnienie Piotra, że się pojawi i wtedy nagrodę odbierze. I teraz widzimy pierwszą szóstkę Turbo Kozaka. To co dla ciebie było najtrudniejsze w całej zabawie? Który element? Przegrać ze Świerczewskim. Najtrudniejsze... No w poprzeczkę ciężko trafić, no bo to wiadomo, że raz wyjdzie, raz nie.